Zazwyczaj, kiedy nagrywam te filmy albo maluję, staram się, żeby moja energia była bardzo dobra. To znaczy, ciężko pracuję każdego dnia, żeby być szczęśliwym. Natomiast życie stawia przede mną różne wyzwania. Jestem rodzicem, jestem przedsiębiorcą i w tym momencie, w tych momentach trudnych, malarstwo dla mnie jest autoterapią. To znaczy, przechodzę do pracowni, chlapię, szaleję, zapominam się, pozbywam się tych złych myśli, złej energii, z którą przyszedłem, wracam na właściwą ścieżkę. Mógłbym chlać, mógłbym brać dragi, albo mogę po prostu przyjść do pracowni i zrobić coś, co sprawia, że jestem lepszym człowiekiem.